Cześć, tutaj jest Kaubei. Witam w kolejnym odcinku podcastu dotyczącego projektu Muzyczny Tyrmand, który realizujemy razem z SKUBEI i Tomek Nowak Quartet. Dziś podróżujemy po Warszawie śladami Leopolda Tyrmanda i nasz pierwszy przystanek to jest adres Marii Konopnickiej 6. Znajdujemy się przed budynkiem tak zwanej IMKI, czyli YMCA Związku Młodzieży Chrześcijańskiej, gdzie po powrocie do Polski po wojnie od 1946 roku Leopold Tyrmand mieszkał przez 9 lat i gdzie w pokoju, w którym mieszkał, powstały świetne, znakomite dzieła, między innymi Dziennik 1954. Tutaj Leopold Tyrmand również słuchał płyt jazzowych, tutaj propagował jazz i na pamiątkę tego wszystkiego w 2006 roku została odsłonięta tablica pamiątkowa, która opowiada właśnie o tym, że tutaj mieszkał Leopold Tyrmand. Mamy również cytat z Dziennika 1954. Także jeżeli będziecie kiedyś chodzić tutaj, spacerować śladami Leopolda Tyrmanda, to miejsce jest obowiązkowe do odwiedzenia. Przez długi czas było to takie jedyne miejsce upamiętniające Leopolda Tyrmanda, ale mamy teraz już między innymi pasaż imienia Leopolda Tyrmanda, który znajduje się tutaj nieopodal, przy Placu Trzech Krzyży, a tam, jak wiadomo, również dużo akcji złego miało miejsce i tam na ten pasaż za chwilę się udamy. Tak jak wspomniałem, kilkadziesiąt metrów od budynku IMKI, w której mieszkał Leopold Tyrmand, znajduje się pasaż Leopolda Tyrmanda, tuż przy Placu Trzech Krzyży na Śródmieściu Południowym, pasaż i pamiątkowa tablica poświęcona pisarzowi. Od 2013 roku na otwarciu był obecny Matthew Tyrmand, syn Leopolda Tyrmanda. No i wszystko to jest związane z Placem Trzech Krzyży, z miejscem, które przewijało się w twórczości Leopolda Tyrmanda, szczególnie w złym, o czym już za chwilę, i miejsce, którym na pewno Leopold Tyrmand wielokrotnie się przechadzał, mieszkając w Warszawie, mieszkając w budynku IMKI. Dlatego jeżeli będziecie spacerować śladami Leopolda Tyrmanda po Warszawie, to warto zajrzeć do pasażu Leopolda Tyrmanda. Jesteśmy na Placu Trzech Krzyży i zanim udamy się kolejne miejsce na mapie naszego spaceru związanego z Leopoldem Tyrmandem, proponuję, żebyśmy posłuchali Kamila Jaczyńskiego, autora dedykowanych grafik do projektu Muzyczny Tyrmand. Do każdego z utworów Kamil stworzył grafikę oddającą ducha zarówno naszych kawałków, jak i książek Leopolda Tyrmanda. Tym razem będzie to grafika do utworu Gdzie jest zły, inspirowanego kryminałem Zły, którego akcja toczyła się między innymi właśnie na Placu Trzech Krzyży. Posłuchajcie Kamila Jaczyńskiego. Z tej strony Kamil Jaczyński. Tym razem chciałem wam opowiedzieć o okładce do utworu inspirowanego powieścią Leopolda Tyrmanda Zły. Tak wygląda ta okładka. Jest ona inspirowana okładką powieści. Okładką powieści oczywiście Zły, zaprojektowaną przez wspaniałego polskiego malarza, grafika i plakacistę Jana Młodożeńca. Tak się prezentuje ta okładka tej powieści. Jak widać, jest na nim charakterystyczna dla mojej twórczości maska, więc od razu mnie to zainspirowało. Oczy, usta, nos. I te elementy starałem się oddać w mojej wersji okładki. Jak widzicie, tutaj mamy również te oczy, usta, nos. I ta powieść jest na wskrość warszawska. Więc okładka również stara się oddać ten klimat wielkiego miasta i te mroki, szczególnie tej Warszawy, którą opisuje Tyrmand w Złym, czyli Warszawy lat 50. I co prawda akcja tej powieści właśnie dzieje się w latach 50., ale znalazły się na tej okładce również fragmenty dodane w technice kolażu, które autentycznie pochodzą z czasów PRL, co prawda z lat trochę późniejszych, ale jednak nawiązują jakoś klimatem do charakteru tej okładki. Mamy tutaj fragment papieru pakowego z domów towarowych Centrum. Co prawda były utworzone w 69 roku, no ale jak mówiłem, one tutaj naprawdę fajnie nam pasują i tak wpisują się w charakter Warszawy. Mamy też dwa inne wycinki z gazet, tutaj Poczta Warszawska oraz Gawędy o książkach.
takie warszawskie elementy, które mam nadzieję tutaj w fajny sposób nam się komponują, a jednocześnie dodają tej okładce troszeczkę innych elementów. I co? Zapraszam serdecznie do słuchania utworu oraz do czytania złego. A oto kolejny przystanek na naszej tyrmandowej trasie, czyli mural inspirowany kryminałem zły, kryminałem, który unieśmiertelnił Leopolda Tyrmanda. Po tę książkę w latach 50. ustawiały się gigantyczne kolejki i czytali ją wszyscy. Autorem inicjatywy powstania tego muralu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów, a autorami samego muralu są Anna Koźbiel i Adam Walas. Mural również znajduje się w okolicach Placu Trzech Krzyży, pomiędzy budynkami 8 i 10, a w budynku numer 10 w powieści Zły mieściła się apteka, w której Marta Majewska kupowała lekarstwa dla swojej mamy i tam rozpoczyna się powieść Zły. Obok też swój kiosk miał Juliusz Kalodont, jeden z bohaterów Złego, człowiek, który był sprzymierzeńcem Złego w walce ze złymi ludźmi w Warszawie. Ja przy tej okazji chciałem opowiedzieć Wam o naszym utworze Gdzie jest zły, czyli o drugim utworze z serii Muzyczny Tyrmand, który właśnie jest inspirowany kryminałem Leopolda Tyrmanda. W tym utworze towarzyszy nam Afrojax, znakomity raper, znakomity tekściarz, który zaproponował konwencję tego kawałka, a konwencja jest taka: gdzie zły byłby dzisiaj, co robiłby dzisiaj zły, z kim by walczył, i o tym właśnie opowiadamy w utworze. Do tego wszystkiego moi koledzy z zespołu dali nam zadanie dosyć trudne, ponieważ utwór ma ciekawe podziały rytmiczne. Musieliśmy się trochę nagimnastykować, żeby sprostać temu zadaniu, ale mam nadzieję, że nam się udało i że będziecie słuchać tego kawałka z przyjemnością, a przy okazji Złego, tego murala i tego miejsca, w którym się znajdujemy, Marcel Woźniak, czyli autor biografii Leopolda Tyrmanda, wybitny znawca tematu, opowie Wam teraz o samej książce i o kulisach jej powstania. Zły Leopolda Tyrmanda, jego najbardziej znana książka, książka, dzięki której stał się nieśmiertelny. Powieść, która łączy w sobie wiele wspaniałych cech. Po pierwsze, sam fakt badania jej właśnie w tamtym momencie, na przełomie 55-56 roku, to było wielkie wydarzenie. Książka, której nikt się nie spodziewał i nawet nikt nie przypuszczał, że takie książki będzie mógł czytać, ponieważ jest to połączenie komiksu, powieści społecznej, powieści miejskiej, powieści kryminalnej, powieści łotrzykowskiej, przygodowej. W tej książce jest po prostu wszystko oblane takim ciepłym, miękkim puchem z miłości do Warszawy. Bohaterem tej książki jest tytułowy zły, taki super bohater, powiedzielibyśmy, bo tak się zdaje na początku, ale później okazuje się, że jest to po prostu taki człowiek, który przychodzi przemianę niczym Jacek Soplica w Ponu Tadeuszu, a bardzo lubimy takie postaci przecież, które odkupią swoje winy i odnajdą dobro w sobie i będą to dobro czynić i będą o to dobro walczyć. W jaki sposób? No tutaj kłaniają się wszystkie książki i filmy spod znaku płaszcza i szpady czy superbohaterów, jak na przykład Zorro. Z jak zły, Z jak Zorro. To jedna z inspiracji. Tyrmand jako dzieciak, jako młodziak oglądał na ekranach warszawskich kin kolejne części ekranizacji przygód o Zorro w latach 20. i 30. I ta książka to jest właśnie taki Zorro, socrealistyczny Batman. Książka, która oprócz tego wątku oczywiście superbohatera ma przede wszystkim wielkie tło społeczne. My z tą książką podróżujemy po miejscach, zaułkach, zakamarkach stolicy z tamtych czasów i dzięki temu dzisiaj Tyrmand jest takim ambasadorem przeszłości. Zły to jest taka ambasada przeszłości, ambasada za przeszłej Warszawy, do której te ambasady się możemy zawsze udać, sięgając po ten utwór. Książka niezwykła, książka magiczna, książka pełna uczuć do świata, który odszedł. Nie tylko tej Warszawy, która gdzieś tam zniknęła w pyle odbudowy, ale też pewnego rodzaju estymy, estetyki, słownictwa,
kurtuazji, tego wszystko, za co kochamy czasy neonów, czasy czerwonych autobusów, czasy płaszczy Burberry, no i też czasy, w których czytało się właśnie powieści detektywistyczne i marzyło o tym, że ktoś przybędzie i uratuje nas z tego szaroburego świata PRL-u. Zły. Powieść, która unieśmiertelniła Leopolda Trymanda. To był Marcel Woźniak, który opowiedział wam o Złym, czyli o najgłośniejszym dziele Leopolda Trymanda. Dzięki za kolejne spotkanie z twórczością tego pisarza. Mam nadzieję, że nasz nowy utwór Gdzie jest zły przypadnie wam do gustu. Zapraszam na kolejną premierę pod koniec września i na kolejny podcast z serii Muzyczny Trymand. Pozdrowienia.